Pokolenia to jest taka publicystyczna kategoria, która coraz bardziej się dezawuuje. Ja wiem, że jestem współodpowiedzialny za jeden jakiś taki nawet pokoleniowy termin, ale ja bardzo nie chcę takiego sztandaru używać. Mi się wydaje, że w literaturze trzeba myśleć, trzeba być egoistą i strasznym i trzeba myśleć tylko o sobie i tylko wyłącznie, znaczy tylko o tym, co się samemu robi. I o tym, no i o czytelnikach. Ja jestem autorem moich książek i jak dla mnie to one wszystkie są beznadziejne. Chyba Welbeck to powiedział, mi się to bardzo podobało, że jakby są dwa etapy pisania. Pierwsze, że tak chodzi z tą książką jak w ciąży. I ona tak krzepnie, aż w końcu się tak totalnie, tak się robi taka, wypełnia człowieka jak taki po prostu jakby ktoś go betonem, wlał mu beton do środka przez rurę do ust i wtedy się zaczyna pisać. Wtedy jest ten drugi. Nie ma dystansu. No. To jest to, wydaje mi się, że jak się pisze książkę, to jest tak pracochłonna i tak wyczerpująca, a z drugiej strony tak bezsensowna czynność, że wtedy do wszystkiego innego się człowiek dystansuje, a do tego nie. To raczej to cała reszta jest taka bardzo na dystans i przez szybę. Mnie nudzi taka formuła kryminału. Ja nie wiem, czy ja już tu napisałem kryminał. Bardzo mnie nudzi taka formuła kryminału jakby whodunit. Czyli kto to zrobił, kto zamordował. Jakby mnie to zawsze nudzi, bo to nie ma znaczenia jakby. No kto zamordował jakby. To nie ma znaczenia dla mnie, czy tu lokaj, czy ogrodnik, czy w ogóle kochanka męża. Żadne z tych rozwiązań mnie nie zaskoczy. No. Mnie jako czytelnika mnie zawsze interesuje, po co zamordował. Co nim powodowało, co się stanie z tego powodu, że zamordował. Jakby skąd ten pomysł i tak dalej, i tak dalej. Ja z kryminału chyba najbardziej lubię książki Patricji Highsmith, tylko nie wiem, czy w ogóle można je nazwać kryminałami. No bo to są takie, powiedzmy, egzystencjalne thrillery, ale uwielbiam jej książki. Czytam z 5 czy 6, każda jest fenomenalna i w każdej to napięcie, takie w sumie przynależne do kryminału, bierze się z zupełnie innych rzeczy, że to jest zawsze jakby raczej napięcie typu, co się wydarzy, co ten wariat, główny bohater zrobi, jak ta sytuacja się odwinie. I ona buduje za pomocą prostych wydarzeń i banalnych środków jakby tak niemożliwe napięcie, że po prostu to jest czasami aż mam ochotę człowiek odgryźć sobie palce, jak to czyta. Ma się wrażenie, że za 10 stron staniesz po prostu najbardziej potworna rzecz na świecie. Jako czytelnika interesuje na natura ludzka i jako autor też w różnych konwencjach, w różnych, prawda, na różny sposób gdzieś tam próbuję o tej naturze ludzkiej pisać. Ja byłem po instytucie i po radiu, też po radiu po mojej drugiej książce, Radio Armagedon, która jest strasznie długa, a ja te książki pisałem tak trochę jedną po drugiej. Ja byłem strasznie zmęczony i wtedy miałem taki okres w życiu, że ja w ogóle nie chciałem już nic pisać. Jak chciałem iść do pracy, to głupie czasami człowiek ma pomysły, no ale nic nie chciałem pisać, chciałem iść do pracy do agencji i szybko awansować i zarabiać pieniądze i mieć w ogóle już ten niewdzięczny fach po prostu gdzieś. Byłem po prostu strasznie zmęczony. Ale też chodziło mi po głowie, żebym zrobił coś, co będzie rzeczywiście taką obcą materią i będzie jakimś wyzwaniem, to może bym się tego podjął. Na przykład napisał książkę fantastyczną dla nastolatków. Czemu nie? I w tym momencie, kiedy przyszło mi to do głowy, dosłownie sobie jaka synergia, że zadzwonili do mnie z wydawnictwa Nasza Księgarnia, czy ja bym takiej książki napisał. Ja wtedy powiedziałem, ja, ale dlaczego ja? Skąd ten pomysł? No bo sobie wymyśliliśmy, że to może być fajny pomysł. No ja wtedy powiedziałem, że to jest fajny pomysł i że spróbujmy. I tak napisałem z Murejewo i drugą część, bo oni chcieli od razu, żebym napisał dwie części. Pisząc z Murejewo sobie zadałem taki. Trudno, że to będzie bardzo gatunkowe, bardzo jakby napisane po Bożemu, że jakby to będzie taka prawda, że myślnicza robota pisarska. To będzie takie, że napiszę czytadło. Wydaje mi się, że mi się jakoś tam to udało, bo nie słyszałem głosu, że to mi się nie udało. Ludzie raczej mówią, że to jest dobre czytadło, więc odniosłem pewien sukces. Czytałem pierwszą część Zmierzchu, to bardzo mnie zainteresowała taka rzecz, że ten bohater, ten wampir, ten chłopak jest opisany mega dokładnie. Są jego opisy, jego fizyczności, dosłownie jak w Nadniemnym są opisy przyrody. Po prostu stronami, 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 a ona w ogóle nie jest opisana. W
w ogóle. Jakby nie ma, czy ona jest wysoka, czy niska, czy jest gruba, czy chuda, czy zgrabna, czy niezgrabna, czy blada, czy ma bardziej ciemną karnację. Nic. I wydaje mi się, że to jest z premedytacją zrobione, aby każda z kobiet, która to czyta, mogła siebie włożyć, zaprojektować jakby w tę bohaterkę. Wydaje mi się, że zostało to zrobione z premedytacją, że świadczy to jednak o pewnym sprycie tej autorki i że na pewno też bardzo przyczyniło się do sukcesu tej książki. Ja korzystam strasznie dużo z Facebooka i dużo na Facebooku postuję, przyznam się, ale ja się jakoś tak staram pisać ładne zdania, na przykład już czysto. Staram się pisać na Facebooku ładne zdania, znaczy ładne, no takie, z których byłbym sam zadowolony. Ja też nie chcę być na jakiegoś takiego człowieka, który będzie mówił, o Jezu, co to będzie z tymi młodymi. Ale zastanawiam się, bardzo ciekawe, co będzie. Bo to już nawet nie chodzi o język i okaliczenie języka. Ta zmiana może zajść jeszcze na dużo głębszym poziomie i dużo bardziej ciekawe, niż nam się wydaje. Także to mnie jeszcze bardziej interesuje, niż tam jakieś hashtagi, czy zepsuty język. To jest dla mnie zainteresujące. Jak będą myśleć i działać ludzie kim będzie ten człowiek, jak będzie miał 15-16 lat? Jak będzie zdobywał informacje, jak będzie akumulował wiedzę, jak ta wiedza będzie musiał stawiać w głowie, jak będzie korzystał ze świata.